W Krakowie znajdują się wyjątkowe zabytki sztuki i architektury. Poznając to miasto, warto choć na chwilę uciec od miejskiego zgiełku, aby podziwiać pewną unikatową kolekcję uniwersytecką, tym razem związaną z przyrodą. Tym bardziej, że znajduje się w samym centrum miasta. To właśnie tutaj znajduje się żywe muzeum, czy używając innej terminologii, żywe sale wykładowe służące poznawaniu botaniki. Teren ten niegdyś służył jezuitom. Obecnie znajduje się we władaniu uniwersyteckiego ogrodu botanicznego ogrodu wiedzy. Historia ogrodów botanicznych sięga czasów starożytnych. Idea ta następnie ewoluowała, aż w epoce nowożytnej zaczęły powstawać nowoczesne placówki. Jakie są początki krakowskiego ogrodu botanicznego? Jakie są jego najstarsze i najcenniejsze zbiory? Na te pytania odpowie dzisiejszy ekspert. Inżynier Krzysztof Kapała, kurator Działu Arboretum i Kolekcji Szklarniowych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2021 roku inspektor Ogrodu Botanicznego, autor dysertacji doktorskiej pod tytułem Kazimierz Rupert 1885-1963, botanik, popularyzator biologii i wiedzy rolniczej. Do głównych obszarów zainteresowań naukowych należą metody zbierania i tworzenia zielników w świetle polskiej literatury XVIII-XX wiecznej, twórczości botanika Zygmunta Wójcickiego. Kiedy w Europie zaczęły powstawać pierwsze ogrody botaniczne i jaki był ich cel? Pierwsze ogrody botaniczne zarówno w Europie jak i na świecie to był pierwszy ogród w ogóle powstał w Padwie, 1545 rok i był to ogród w tym nowoczesnym znaczeniu, czyli prowadzono w nim badania naukowe, prowadzono dydaktykę. W późniejszym czasie powstawało wiele ogrodów botanicznych w Europie. W Polsce pierwszy powstał w Grodnie w 1775 roku i był to ogród przy wtedy szkole, wyższej szkole prawda, związanej z lekarskiej w Grodnie. A w późniejszym czasie te zbiory i, i zgromadzone rośliny, ciekawsze egzemplarze zostały przekazane do nowo powstałego Ogrodu Botanicznego Wileńskiego Uniwersytetu. Natomiast obecnie istniejący najstarszy ogród botaniczny w Polsce to ogród botaniczny w Krakowie, który powstał w 1783 roku i jakby trwa nieprzerwalnie już od tych 241 lat. Co w nich uprawiano? No przede wszystkim początkowo były to rośliny związane z wytwarzaniem przypraw, czy też wykorzystywane w medycynie i farmacji, i do takich celów przede wszystkim te rośliny, które gromadzono w tych kolekcjach, służyły. W późniejszym czasie gromadzono rośliny ze względu na ich ciekawy kształt, wielkość, zapach, interesujące Jeszcze ze względu... nowy świat, prawda? W tym czasie było ciężko podróżować, a więc takie jednostki jak ogrody botaniczne gromadziły bardzo takie ciekawe rośliny, z punktu widzenia przeciętnego zjadacza chleba, niedostępne, prawda? A więc można było zobaczyć te rośliny z każdego praktycznie rejonu świata. I ogrody do tej pory do tego służą, prawda? Że możemy w jednym miejscu zobaczyć roślinność praktycznie z każdego zakątka naszego globu. A od którego momentu rozpoczęły się prace w Krakowie związane z powstawaniem ogrodu botanicznego? W Krakowie to już, proszę Państwa, właściwie początkowe pomysły założenia ogrodu to właściwie już okres epoki renesansu. Wtedy już planowano przy Akademii Krakowskiej stworzyć ogród botaniczny. Jednak no, ze względu na różne koleje losu do realizacji tego projektu nie doszło. Ogród w późniejszym czasie 1602 rok to był czas kiedy również już były zapisy Zemelius. Zemeliusa tak który zapisał 1000 zł polskich na założenie ogrodu botanicznego zresztą on zalecał naukę botaniki właśnie w El in horto, czyli w ogrodzie botanicznym no i jest ta kwota była zbyt mała i, i nie doszło do, do realizacji w późniejszym czasie 1700 1945 rok Stępliński, były rektor Uniwe Akademii, jak wtedy nazywano nasz Uniwersytet, Akademii Krakowskiej, profesor teologii, przeznaczył 5000 zł w tym, swoim testamencie na założenie ogrodu botanicznego. Jednak również w tym czasie uniwersytet. No nie był w najlepszej kondycji finansowej, finansowej i, i politycznej tak także to odłożono do reformy Koontajowski i po tej reformie Kołątaja w 1780 roku ten zapis funduszu, tych 5 tysięcy złotych, stał się jakby takim fundamentem finansowym do założenia ogrodu botanicznego. I już niedługo, bo trzy lata później, ogród nasz powstał no i trwa do dnia dzisiejszego. A jakie są najstarsze zbiory? Krakowskiego ogrodu botanicznego, jeśli chodzi o rośliny. Jeśli chodzi o rośliny, no, słuchajcie Państwo, mamy fantastyczne i najstarsze w Polsce, jedne z najstarszych w Europie sagowców, cykas Rewoluta. Są to okazy, które mają ponad 208 lat. Są one rosną tutaj w szklarniach. Co prawda były przenoszone z różnych szklarni, bo te obiekty na terenie naszego ogrodu. Prawda, się zmieniały, przebudowywano, rozbierano. Część się spaliła kiedyś. Część się spaliła, część się zawaliła w czasie II wojny światowej w ostatnim czasie. Także, Ale są to okazy, które mają ponad 200 lat i od ponad 200 lat są uprawiane. Mamy y, takiego pięknego storczyka, Cyrto Podium Andersoni, od czasów Warszewicza, czyli wybitnego naszego ogrodnika, który podróżował, prawda, po Ameryce 19 Południowej. XIX wiek. wiek, a więc y, storczyki bywają bardzo długowieczne, prawda? Także tutaj też te okazy około 160 lat. Mamy y, palme Daktylowiec kanaryjski w szklarni, który ma około 180 lat, także no są to niezwykle ciekawe rośliny, niezwykle długowieczne. A tu jeszcze nawiązując do tych sagowców, mamy okazy, które są pomnikami przyrody, co też warto podkreślić, ponieważ żaden ogród botaniczny w Polsce nie ma roślin egzotycznych jako pomniki przyrody, a w Krakowie są. Jakie są najważniejsze kolekcje roślin ze zbiorów ogrodu botanicznego? Czy najważniejsze kolekcje? Cała kolekcja jakby tworzy to nasze znaczy. żywe muzeum. Ale takimi wiodącymi kolekcjami to są kolekcje storczyków, kolekcje sagowców oraz kolekcje roślin owadożernych, popularnie mięsożernych, prawda, więc takie przyciągające uwagę. Te, ta historia tych kolekcji właściwie wiąże się właśnie z wybitnymi postaciami, które tutaj działały. Pierwsze, najstarsze to właśnie sagowce, które już od ponad 200 lat są uprawiane. I te kolekcje tych sagowców właśnie zostały stopniowo powiększane. Później w czasie. Kiedy Józef Warszewicz, główny nasz inspektor ogrodu botanicznego, sprowadził wiele gatunków, opisał kilka gatunków nowych dla nauki i również sprowadził do ogrodu. Także obecnie ta kolekcja liczy ponad 80 taksonów i jest to obecnie największa kolekcja uniwersytecka w Polsce. A te okazy, tak jak wspomniałem, mają ponad 200 lat, ale z czasu Warszewicza ponad 160. Kilka okazów, które już są również pomnikami przyrody. Mamy kilka taksonów, które mamy w parach, bo sagowce to są rośliny rozdzielnopienne i rozdzielnopłciowe, a więc żeby mieć potomstwo trzeba mieć dwa różne egzemplarze. Także tutaj kolega tym zajmujący się tą kolekcją właśnie prowadzi to krzyżowanie. Także uzyskujemy nowe, nowe rośliny. Kolekcja storczyków również związana z Józefem Warszewiczem, który brał udział w pionierskich wyprawach do Ameryki Środkowej, Południowej, skąd przywiózł ponad 300 gatunków samych storczyków. Na podstawie tych okazów, które on przywoził, były gatunki opisane przez Rejenbacha, przez Dietricha, a więc wybitnych botaników niemieckich i do naszych czasów również kilka gatunków przetrwało. Między innymi to cyrtopodium Andersonii, które stosunkowo rzadko kwitnie, ale mamy go w kolekcji. Dzięki właśnie poświęceniu kilku pokoleniu ogrodników, jest w uprawie. Do tej pory, proszę Państwa, w kolekcji zgromadzono około 800 taksonów storczyków, znaczy są to czyste gatunki. Około 400 gatunków czystych mamy, czyli takie, jak występują w naturze. I około druga, druga liczba, czyli około 400 gatunków, to odmiany, a więc kultywary takie, które możemy prawda, kupić, które uzyskują ogrodnicy dzięki hodowli, dzięki krzyżowaniu. A rośliny owadożerne to jedna z młodszych kolekcji ogrodu botanicznego, ale się dużą popularnością, ze względu na to właśnie, że często te rośliny są przedstawiane jako takie rośliny, które są w stanie człowieka, czy jakieś zwierzę, że tak powiem skonsumować, natomiast te rośliny o tyle są ciekawe, że tworzą różnego rodzaju pułapki, przystosowania, dzięki którym mogą, że tak powiem, zła, zwabić i złapać tego danego owada, czy, czy jakieś drobne skorupiaki, czy też ślimaki, czy, czy inne owady, czy małe jakieś nietoperze, myszy, saki. także to jest taka ciekawa Ciekawa myślę, grupa, która się rozwija w ostatnim czasie i mamy ich około 300 gatunków. Takie bardzo ciekawe to dzbaneczniki, rosiczki, prawda? Zresztą mało kto wie, ale u nas w Polsce również te gatunki owadożernych roślin występują i są gatunkami roślin chronionymi, prawda? W doszłym czasie. Jedne są bezcenne zbiory roślin. Oczywiście, że bezcenne. To... Ale oprócz roślin, w Ogrodzie Botanicznym znajduje się także bardzo ciekawe zbiory związane z muzeum, które powstało na bazie dawnego Gabinetu Historii Naturalnej. Jakie są najcenniejsze eksponaty tej kolekcji? W muzeum naszym przechowujemy rzeczywiście wiele eksponatów niezwykle ciekawych, bo są to zarówno eksponaty karpologiczne, a więc owoce nasiona. Mamy drugą grupę eksponatów, które są związane z, z działalnością naszych botaników, zarówno w kraju, jak i poza granicami. Są to i dokumentacja, i fotografie, e, różne dokumenty związane z, z działalnością. Mamy, proszę Państwa, meble bardzo niezwykle szafę unikatowe. A szafę mamy wspaniałą, proszę Państwa, szafa wykonana z dwóch 260 fragmentów różnych gatunków drewna, drzew. Była to szafa wykonana w 1840 roku dla Antoniego Wagi. Była to szafa entomologiczna, a więc szafa specjalnie zaprojektowana z szufladkami na różne gatunki owadów, do przechowywania owadów i ta szafa również zdobi nasze muzeum. Możecie Państwo w każdym momencie przyjść, stoi na ekspozycji. Poza tym mamy w zbiorach fantastyczne tabliczki, które na przestrzeni wielu lat służyły do oznaczania roślin. Na niektórych są mapy rozmieszczenia, na niektórych są informacje, co w danej roślinie było wykorzystywane w medycynie właśnie, a więc jest to niezwykle ciekawe. Ale na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę? Na fantastyczne modele kwiatów. Mamy modele kwiatów, które służyły do dydaktyki, prawda? To, co jest najważniejsze na uniwersytecie, a więc dydaktyka. Modele kwiatów wykonane z masy papierowej to są modele, które mają 140-150 lat, a wyglądają proszę Państwa, jakby były wykonane wczoraj. Modele, które można rozbierać, wtedy widać dokładnie każdy fragment kwiatu, wnętrze kwiatu i które właśnie były wykorzystywane do niedawna jeszcze u nas na zajęciach z botaniki. No i tablice, prawda, tablice dydaktyczne, również przedstawiające fantastycznie różne szczegóły budowy anatomicznej roślin. A więc jest bardzo duża pula tych zbiorów, bardzo różnorodnych, bardzo unikatowych i na pewno warto to zobaczyć. A wracając jeszcze do modeli kwiatów, oprócz modeli kwiatów mamy fantastyczne modele z wosku pszczelego przedstawiające szczegóły anatomiczne kwiatów. I to myślę, że jest niezwykle ciekawe ze względu na to, że te modele z wosku są niezwykle kruche, a nasze egzemplarze mają po 160 lat i wyglądają fantastycznie. A jaka jest obecnie rola ogrodów botanicznych, choćby w Polsce? No, proszę Państwa, rola ogrodów botanicznych na przestrzeni lat się zmieniała. Tak jak tu wspominaliśmy wcześniej, początkowo ogrody służyły do uprawy jakichś zamorskich ziół, prawda, przypraw, a więc czegoś mało dostępnego, a wykorzystywanego przede wszystkim w praktyce lekarskiej w medycynie. W późniejszym czasie ta rola zmieniała się, że prawda, chodziło, żeby zgromadzić jak największą liczbę roślin, bardzo różnorodnych, ciekawych, pięknych, oryginalnych, które przyciągałyby wzrok. W ostatnim czasie przede wszystkim rola ogrodów botanicznych to miejsce takiego wytchnienia dla ludzi, prawda, nacieszenia wzroku, odpoczynku. Każdy z nas jest już, że tak powiem, bardzo często zmęczony przebońcowany. ilością przebońcowany tym ilością informacji. Przychodzisz do takiego raju, gdzie możesz zobaczyć każdą roślinę z każdego właściwie zakątku świata i widzisz to. Ale taką rolą, która jest bardzo niedoceniana ogrodów botanicznych, myślę, to. Roś... Ochrona gatunków rzadkich, zagrożonych wymarciem. I my tu w ogrodzie mamy bardzo dużą liczbę takich roślin, zarówno nasz, z naszego kraju, które są albo wymarłe, albo na skraju wymarcia, albo roślinami są chronionymi, które mają jedno, dwa stanowiska. A więc służy jako taki rezerwuar poligenowej, dzięki któremu możemy te rośliny rozmnażać i wprowadzać, reintrodukować do stanowiska, na stanowiska naturalne. Tu jeszcze nawiązanie do, do storczyków. Mamy taki storczyk Neobengamia gracilis. Jest to gatunek storczyka, który naturalnie występuje w Tanzanii. Przepraszam, występował w Tanzanii. Jest w naturze już wymarły. Eks ma kategorię Eks, a u nas w ogrodzie on jest dzięki nam, w Polsce jest propagowany właśnie po ogrodach botanicznych i liczymy, że w przyszłości zostanie zwrócony naturze. Ogród botaniczny w Krakowie posiada wyjątkową historię. Pierwsze plany jego założenia sięgają XVII wieku. Ideę tę udało się zrealizować dopiero pod koniec XVIII wieku na fali oświeceniowych reform Hugona Kołłątaja. Plany budowy wspierał prymas Michał Poniatowski, brat króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ogród szczęśliwie przetrwał dewastację, jakiej dokonali Niemcy w czasach II wojny światowej, a współcześnie Możemy podziwiać niektóre eksponaty, które sięgają XIX wieku. Poznając unikatowe kolekcje roślin, warto pamiętać, że miejsce to jest nie tylko wyjątkowo ważną placówką naukową i dydaktyczną, ale także trwale wpisało się w historię lotnictwa. To przecież właśnie tutaj pod koniec lat 80. XVIII wieku profesorowie dokonali udanego eksperymentu z tak zwaną banią powietrzną, a był to przecież. Pierwowzór balonu.